Cześć, witam Cię bardzo, bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z cyklu Matematyka 500+. Z tym, że dzisiaj jest dzień wyjątkowy, jest to dzień wszystkich zakochanych. Ja również jestem zakochana. Oprócz mojej miłości, którą jest mój mąż, również moją miłością jest matematyka. I chciałam Ci pokazać, że matematykę da się kochać, można kochać i trzeba kochać. Życzę wszystkim zakochanym jeszcze więcej miłości. I żeby ta miłość może objawiła się właśnie do matematyki. Na dzisiejsze spotkanie wybrałam coś trudnego, ale myślę, że coś poruszymy troszkę główkami. W taki dzień wybrałam ostre słupy. Zapraszam bardzo gorąco. Z miłości do matematyki przez miłość do brył, trwając w nieustannej miłości do ostrosłupów. Pełnego miłości Dnia Zakochanych życzy zespół iCamant, to znaczy ja i mój mąż. Zadanie numer 1. Podstawą ostrosłupa ABCD jest trójkąt równoramienny ABC o ramionach długości AB równe AC równe A i kącie między ramionami alfa. Krawędzie AD, BD i CD nachylone są do podstawy pod kątem beta. Wykaż, że objętość tego ostrosłupa jest równa 1 szósta a do trzeciej sinus alfa drugich tangens beta. Więc po pierwsze, trzeba wykonać rysunek. Ten rysunek, który ja tutaj mam przygotowany, oczywiście jest to rysunek ostrosłupa dowolnego, tak żeby był oczywiście trójkątny. I wypiszmy, co mamy dane. Po pierwsze, mamy dane, że ten ostrosłup jest trójkątny i w podstawie ma trójkąt ABC o ramionach długości AB jest równe AC, jest równe A. Zaznaczmy na rysunku. AB to jest tutaj ta krawędź podstawy z tyłu. AC jest równe A. Zaznaczmy to na rysunku. Rysunek oczywiście jest poglądowy. On nam w rzeczywistości nie oddaje to, bo komuś się może wydawać, że to jest dłuższe od tego. Oczywiście to jest rzut bryły trójwymiarowej na płaszczyznę dwuwymiarową. Zatem tutaj w rzeczywistości te wielkości są równe, te boki są równe A, C i AB, a na rysunku tego nie widać. I kącie między ramionami, skoro to są ramiona, to kąt między nimi jest alfa. No to zaznaczę. Dalej, krawędzie AD, BD, CD są nachylone do podstawy pod kątem beta. Czyli krawędzie, wszystkie trzy, one zaznaczę sobie, niech mają długość B i nachylone są, niech ta załóżmy ma długość B, ja ją tutaj zapiszę, nachylone do podstawy pod kątem beta, zaznaczę ten kąt nachylenia krawędzi do podstawy tutaj beta, ten kąt nachylenia krawędzi bocznej do podstawy. I mamy wykazać, że objętość tego ostrosłupa jest to zadanie na dowodzenie. Zatem założeniem jest to, co jest dane w zadaniu plus rysunek nasz wykonany i teza, czyli to, co mam wykazać. Mam wykazać, że objętość mojego ostrosłupa to jest 1 szósta a do trzeciej sinus alfa w drugich tangens beta. A więc musimy się do tego zabrać. Po pierwsze, najpierw skupmy się na tym, że w treści jest podane, że krawędzie są nachylone do podstawy, jak widzisz, pod kątem beta. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli krawędzie są nachylone do podstawy pod kątem beta, to znaczy, że spodek wysokości, czyli ta wysokość, wiemy w ostrosłupie, spada gdzieś tutaj i jest to nie byle jaki punkt. Jest to środek okręgu opisanego na podstawie. Zapamiętaj, jeżeli krawędzie boczne są nachylone pod takim samym kątem, tu jest podane pod kątem beta wszystkie, ale ja tylko jeden kąt zaznaczyłam, prawda, beta, ale one są wszystkie pod takim samym kątem beta, to znaczy zawsze, że spodek wysokości znajduje, czy ten punkt S, znajduje się w właśnie środku okręgu opisanego na podstawie. Zatem ten odcinek, to jest bardzo ważna informacja, ja zaznaczę ten odcinek, to jest właśnie promień okręgu opisanego na podstawie, co oznaczamy dużą literką R. Będę prowadziła oczywiście zadanie dowodowe, więc muszę napisać dowód. I teraz tak, oczywiście pamiętamy wzór na objętość. Objętość to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. A więc, po pierwsze na tym rysunku musimy zaznaczyć wysokość, której
Przypominam, spodek znajduje się w środku okręgu promienia, w środku okręgu opisanego na podstawie i zaznaczę sobie tą wysokość, pada pod kątem prostym, jak widać. Co nam jest potrzebne do objętości? Pole podstawy. No to fajnie by było, tą podstawę może przerysować już taką fajną dla nas, czyli ja podstawę przerysuję jako trójkąt równoramienny. Postaram się, żeby ten rysunek oddawał nam już tą rzeczywistość, czyli żeby był to trójkąt równoramienny. I zaznaczmy. Tutaj jest oczywiście A, tu niech będzie B, tu niech będzie C i tak. Tu jest A i tu jest, podali nam kąt alfa. Skoro trójkąt jest równoramienny, prawda, no to ja wiem, że jak poprowadzę w nim wysokość, no to poprowadzę, to ona pada w tym trójkącie równoramiennym na połowę, czyli tutaj ona nam padać ma na połowę, to jest wysokość w tym trójkącie równoramiennym. Może nam się do czegoś sprzydać, dlatego to zaznaczyłam, zwłaszcza, że jak widzisz, w zadaniu jest, w tezie jest gdzieś alfa drugich, czyli tutaj mamy mieć alfa drugich, czyli połowę naszego kąta alfa, być może będzie nam tutaj do czegoś potrzebne. No to tak, powinniśmy sobie teraz zacząć może od pola podstawy. Przypomnijmy sobie, jaki znamy wzór na pole trójkąta. Taki, żeby wykorzystać A i alfa. Był taki wzór. Jedna druga, A razy A, czyli A kwadrat u nas, razy sinus alfa. Tak możemy zapisać pole podstawy. Co dalej? No dalej pasowałoby nam oczywiście przejść do dalszej rzeczy, czyli do wysokości. Otóż widzimy, że w tym trójkącie, albo może tutaj zakreślę na rysunku, w tym trójkącie możemy wysokość wyznaczyć za pomocą tangensa. Prawda? Ja już tego trójkąta nie będę przerysowywała, tylko zapiszę, że tangens kąta beta na tym rysunku to będzie stosunek h do naszego r-a, h do r, czyli gdybym pomnożyła, gdybym tu dała nad 1 i na krzyż, to dostanę, że h to jest r tangens beta. Zatem muszę znaleźć R, ale mam na myśli tutaj promień w podstawie, tak? Mam na myśli promień w podstawie. No to pasowałoby nam wykorzystać jakiś wzór, z którego moglibyśmy wyznaczyć promień w podstawie. Najlepiej by było, oczywiście, gdybyśmy to zrobili na bazie twierdzenia sinusów, dlatego że powinno nam się kojarzyć twierdzenie sinusów z promieniem okręgu opisanego. Dobre skojarzenie jest bardzo ważne w zadaniu. Oczywiście może ci się kojarzyć promień okręgu opisanego, że on występuje w takim wzorze na pole. To też jest dobre skojarzenie, ale łatwiej nam będzie, jeżeli zastosujemy twierdzenie sinusów i powinno ci się tutaj dobrze skojarzyć. Ja przypomnę, o co będzie mi chodziło. Jeżeli ja cały ten bok nazwałabym na tym rysunku, moje BC nazwałabym X, to mogłabym skorzystać ze stwierdzenia sinusów, które by mi mówiło o tym, że X do sinus przeciwległego kąta, czyli w tym wypadku X do sinus alfa, to się równa 2R. A mi to R potrzebne, żeby stawić do wysokości, prawda? W związku z czym potrzebowałabym X, ale wiem już, że tu jest ten kawałeczek, bo to jest wysokość, która pada na połowę, to jest jedna druga X. No to spróbujmy, skoro tu jest kąt prosty, to spróbujmy skorzystać z funkcji trygonometrycznej, żeby wyznaczyć tego x. No to weźmy sobie a, bo a jest podane w treści, więc będzie to sinus. Czyli napiszemy sinus alfa drugich, czyli sinus tego kąta z alfa drugich, to się równa 1 druga x do przeciwprostokątnej, czyli u nas do a. Z tego trójkącika to biorę, prawda? Normalnie z funkcji trygonometrycznej. No więc, jak zapiszę tu nad 1 i pomnożę na krzyż, będę miała 1 druga x, to się równa a razy sinus alfa drugich. No to pomnożę razy 2, czyli mam, że x to jest 2a razy sinus alfa drugich. No to teraz, skoro tak, mogę to podstawić tutaj w odpowiednie miejsce, czyli mogę tego x-a tu wrzucić, dzięki czemu będę miała 2a razy sinus alfa drugich podzielone przez sinus alfa i to się równa moje 2r. No to pasowałoby mi to podzielić przez 2, no to podzielę, dzięki czemu ta dwójka i ta dwójka mi się skróci, czyli moje r, jak wymienię strony, to będzie a sinus alfa drugich nad sinus alfa.
Jest mi to potrzebne do wyznaczenia wysokości. Zatem moja wysokość to będzie pod R podstawie A sinus alfa drugich nad sinus alfa i to wszystko razy tangens beta. I teraz mogę spokojnie już podstawić do objętości, czyli piszę, można czerwono. V to się równa 1 trzecia, pole podstawy tutaj miałam, prawda, zapisane, czyli 1 druga a kwadrat razy sinus alfa razy wysokość. A moja wysokość ją przepiszę. A sinus alfa drugich nad sinus alfa tangens beta. Popatrz, jak pięknie wyszło, że to sinus alfa z tym mi się skróci. I ostatecznie napiszę ci 1 trzecia razy 1 druga to jest 1 szósta. A kwadrat, a u góry jeszcze było a, czyli będzie a do trzeciej. Sinus alfa drugich tangens beta. A popatrzmy dobrze, co mieliśmy wykazać? Właśnie to wykazaliśmy, co kończy nasz dowód. Jest to typowo zadanie na maturę rozszerzoną, dlatego że używaliśmy twierdzenia sinusów, które jest w programie rozszerzonym. Używaliśmy też wzoru, ten wzór na pole trójkąta to jest też na podstawie, ale oczywiście jest to zadanie na literkach. Młodzież zbytnio nie lubi takiego zadania, to tak mówię na nie, zadanie na literkach. Dlaczego? Bo nie miałam obliczyć objętości, wychodzi nam liczba konkretna, 250, tylko wychodzi nam objętość wyrażona za pomocą trzech zmiennych, za pomocą krawędzi w podstawie jednej, w tym trójkącie naszym równoramiennym, za pomocą kąta alfa, w tym właśnie trójkącie, kąta między ramionami, tego trójkąta równoramiennego i kąta beta, nachylenia krawędzi bocznej do płaszczyzny podstawy, w tym naszym ostrosłupie. Mieliśmy wykazać? Wykazaliśmy. Zadanie numer dwa. Przez krawędź podstawy prawidłowego ostrosłupa trójkątnego poprowadzono płaszczyznę, która jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem alfa. Każda krawędź boczna ostrosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt beta, taki, że 4 sinus beta to jest 3 sinus alfa plus beta. Oblicz stosunek pola powierzchni przekroju wyznaczonego przez tę płaszczyznę do pola podstawy ostrosłupa. Zadanie drugie wygląda no, dość magicznie to zadanie, ze względu na to, że po pierwsze jest podana taka zależność, że 4 sinusy beta to jest 3 sinus alfa plus beta. Ja od tego zaczynam, od zapisania, co jest dane. Dalej, mamy policzyć jeszcze stosunek pola przekroju. Tym przekrojem będzie trójkąt, zaraz go tutaj zaznaczę na rysunku. Do pola podstawy naszego ostrosłupa. Oczywiście jest to ostrosłup prawidłowy, zatem wszystkie krawędzie w podstawie są takie same, więc oznaczę literką A. I tak, musimy na tym rysunku zaznaczyć kąty. Myślę, że zaczniemy może od kąta beta. Otóż, co to był ten kąt beta? Patrzymy do treści. Jest to kąt, pod jakim krawędź boczna nachylona jest do podstawy. Czyli każda krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt beta. Zatem wybieram sobie tą krawędź i zaznaczam ten kąt beta, jej nachylenia do płaszczyzny podstawy. No to w takim wypadku, skoro tak, to teraz jeszcze kąt alfa. Otóż kąt alfa jest to kąt nachylenia tej płaszczyzny, którą wyznacza nam właśnie przekrój do podstawy. I to jest kąt alfa nachylenia tej płaszczyzny, tego przekroju naszego ostrosłupa do podstawy. No więc tak, przekrój przez krawędź podstawy poprowadzono płaszczyznę, czyli muszę sobie wybrać pewną krawędź podstawy. Myślę, że wybierzemy sobie tą, żeby było tak ładnie tutaj widoczne, czyli zaznaczę tą krawędź podstawy i przez tą krawędź muszę poprowadzić przekrój. Jednym słowem, jakby biorę piłę motorową i kroję ten ostrosłup. Co będzie przekrojem, jakbym tak przecięła, tak pod skosem, żeby zahaczyć o tą krawędź podstawy? Oczywiście będzie trójkąt. I ten trójkąt przykładowy narysujmy. I zaznaczmy sobie właśnie, że to będzie nasz ten przekrój. Ja może tak zaznaczę, to jest ten przekrój. I ten przekrój, ze względu na to, że jest to piękny ostrosłup, oczywiście prawidłowy trójkątny, będzie ten przekrój będzie trójkątem równoramiennym. I ja muszę zaznaczyć kąt nachylenia tego przekroju do płaszczyzny podstawy. Otóż prowadzę tutaj wysokość. Ja prowadzę tutaj wysokość. Mogę ją nazwać chociażby x, niech będzie, taką literką x. I zaznaczam kąt
właśnie jaki ten przekrój tworzy z płaszczyzną podstawy, czyli moją wysokość, tak, ja tutaj będę rzutowała i zaznaczę, to jest kąt alfa, który jest podany w treści. Kąt alfa jest informacja o tym kącie. I naszym zadaniem jest właśnie wyznaczyć stosunek pola tego przekroju do pola podstawy. Może zaczniemy od pola podstawy, bo łatwiej. Pole podstawy. W podstawie jest trójkąt równoboczny. Wszyscy pamiętamy wzór na pole trójkąta równobocznego. A kwadrat, pierwiastek z 3 nad 4. Ale z kolei pole tego przekroju, ja nazwę pole trójkąta nazwałam, pole trójkąta, jakie mamy wzór? Na równoramienny trójkąt, bo to widzimy, jest trójkąt równoramienny, 1/2 a razy h, czyli 1/2 i teraz a to jest podstawa, no zgadza się u mnie z rysunkiem, niech będzie a na moim rysunku wysokość to x, no to niech się wszystko formalnie zgadza, napiszę 1/2 a x. I teraz naszym zadaniem będzie wyznaczyć x-a, podstawić, no i wyznaczyć ten stosunek, prawda? No więc pasowałoby jakimś trójkątem się zająć. Myślę, że fajnie by było tutaj jeszcze dorysować i mieć taki trójkąt. Ja go w ogóle przerysuję ze względu na to, żeby było lepiej patrzeć. Często, szczególnie na maturze rozszerzonej, to możemy sobie pewne rzeczy przerysować. Będzie nam się to wygodniej patrzyło. Otóż, tu jest kąt beta, tu jest kąt alfa, tu jest x u nas. Teraz, co to jest ten odcinek? Patrzymy na nasz rysunek. Jest to wysokość w podstawie, tak? Jest to wysokość w podstawie, mała literka h, a ja to od razu zapiszę wzór na wysokość w podstawie w trójkącie równobocznym, a pierwiastek z 3 nad 2. Dalej. No to tutaj zaznaczmy kąt gamma. No i tak się składa, że przecież gamma, jak widzisz, to będzie 180 stopni odjąć alfa plus beta. Taką będzie miało miarę. No, fajnie by nam się to sprzydało, popatrz, bo właśnie w treści coś było podane o jakimś alfa plus beta. No, może nam to być potrzebne. Użyjemy teraz dla tego trójkąta twierdzenia sinusów. Dlaczego? Ponieważ alfa była dana, beta była dana, jakaś zależność była po tym alfa, beta dana. O gamie nic nie było, ale x-a chcemy, no a aby nam pasowało, no bo tak żeśmy sobie wprowadzili jako krawędź podstawy a. No więc użyjemy twierdzenia sinusów, czyli tak, x do sinus przeciwległego kąta, czyli beta, równa się a pierwiastek z 3 nad 2 do sinus gamma przeciwległego, czyli bierzemy ten z tym, ten z tym, no tak, mówi twierdzenie sinusów, jego jedna wersja. A więc potrzebowalibyśmy sinus gamma, no to policzmy sobie, sinus gamma to się równa sinus 180 stopni odjąć alfa plus beta. I teraz przypominamy sobie wzory redukcyjne. Sinus 180 stopni minus jakiś kąt, to jest to ćwiartka druga, zatem w drugiej ćwiartce nie sinus jest dodatni, dlatego mamy sinus alfa plus beta, no i nie przechodzi na kofunkcję, więc zostaje dalej sinusem. A popatrzmy teraz, właśnie sinus alfa plus beta moglibyśmy z tego wyznaczyć. Czyli patrząc na to, mogę zapisać, że moje sinus alfa plus beta, przekształcając tą równość, ja sobie nazwę ją gwiazdeczka, czyli tutaj będę kontynuowała gwiazdeczkę, jak podzielę przez 3, to uzyskam taką informację, że sinus alfa plus beta to jest 4/3 sinus beta. A więc ja mogę teraz to wrzucić tu i zapisać, że sinus moje alfa plus beta to jest 4/3 sinus beta. I mogę teraz to wrzucić tutaj do tego twierdzenia sinusów, czyli x nad sinus beta to się równa a pierwiastek z 3 nad 2 nad sinus gamma, a moje sinus gamma to było 4/3 sinus beta. Popatrz jak fajnie, w mianowniku jest sinus beta, w tym też jest sinus beta, pomnożę obustronnie przez sinus beta, dzięki czemu się skróci i będę miała, że moje x to się równa a pierwiastek z 3 nad 2 i tu przez odwrotność razy 3/4, czyli to się równa 3a pierwiastek z 3 nad 8. Skoro mam x, mogę teraz napisać pole trójkąta. Zatem pole tej mojej płaszczyzny to będzie 1/2a razy 3a pierwiastek z 3 nad 8. Czyli jak to pomnożę, będę miała 3a kwadrat pierwiastek z 3 nad 16. No i teraz ten stosunek pasuje już mi zapisać, więc napiszmy pole trójkąta do pole podstawy. Ten stosunek będzie się równał i tak, tu
Tutaj wpisuję 3a kwadrat, pierwiastek z Czech nad 16, a tam, gdzie pole podstawy, piszę a kwadrat, pierwiastek z Czech nad 4. Oczywiście pewnie niektórzy widzą, co się skróci. Ja to zapiszę jako mnożenie przez odwrotność, zamienię dzielenie, czyli 4 nad a kwadrat, pierwiastek z Czech. I tak, a kwadratem mi się skróci, pierwiastek z Czech z pierwiastkiem z Czech, czwóreczka mi się skróci z szesnastką, będę miała 4 i wychodzi mi w wyniku 3/4. Zatem stosunek tego pola przekroju do pola podstawy w tym konkretnym naszym ostrosłupie wynosi 3/4. Zadanie numer 3. Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny ABC o przy prostokątnych AB i BC, gdzie AB to jest 5 cm i BC to jest 12 cm. Wszystkie ściany boczne ostrosłupa są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowite tej bryły. Zadanie trzecie. Wypiszmy, co mamy dane. Po pierwsze, mamy podane, że AB ma 5 cm oraz BC ma 12 cm i podane jest, że wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 stopni, zaznaczę alfa równe 30 stopni. Mamy wyznaczyć objętość tej bryły i pole powierzchni całkowitej tej bryły. Oczywiście nie jest to ostrosłup prawidłowy, jest to ostrosłup trójkątny, gdzie w podstawie jest trójkąt prostokątny i mamy przyprostokątne właśnie AB i BC, czyli tutaj jest kąt prosty. Mam podane, że moje AB to jest 5, a moje BC ma długość 12. I teraz ważna informacja. Wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy. Otóż tak się składa, że jeżeli ściany boczne w ostrosłupie są nachylone do płaszczyzny podstawy pod takim samym kątem, w tym wypadku jest to 30 stopni, to znaczy, zapamiętaj, że środek okręgu wpisanego w ten trójkąt, na dole, w ten trójkąt oczywiście w podstawę, jest spodkiem wysokości. Czyli moja wysokość tego ostrosłupa w takich sytuacjach spada na środek, środek okręgu wpisanego w podstawę. Co mi to daje? Daje mi to, że jak ja teraz będę chciała zaznaczyć kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy, czyli ten kąt, który jest podany 30 stopni, że ma miarę, tu jest oczywiście wysokość, to bardzo ważna informacja, że tu jest promień okręgu od S do tego mojego punktu, załóżmy S', jest to ten odcinek SS', to jest promień okręgu wpisanego, czyli będzie mi on potrzebny, żebym mogła tym trójkątem się zająć, gdzie popatrz, i to jest wysokość naszego ostrosłupa duże H, natomiast ten odcinek od D do S' to jest wysokość, ale w ścianie bocznej. Wysokość w ścianie bocznej. Oczywiście każda ścianka boczna w tym wypadku jest inna, bo to nie jest prawidłowe, ale jak policzymy wysokość, to będziemy mieć wysokości we wszystkich ścianach bocznych, dlatego że zaznaczone było, że wszystkie ściany boczne są nachylone do płaszczyzny podstawy pod takim samym kątem. To znaczy, że wszędzie będą te wysokości H, tylko ja na jednej oczywiście ściance rysuję, ale bardzo ważna informacja, zapamiętaj, jeżeli właśnie wszystkie ściany są nachylone do płaszczyzny podstawy pod takim samym kątem, to spodek wysokości znajduje się w środku okręgu wpisanego w ten trójkąt. No to tak, po pierwsze pasowałoby ten promień wyznaczyć, a myślę, że pamiętasz, jak to było. Był taki wzór na promień okręgu wpisanego w trójkąt prostokątny. Był taki wzór, on jest w tablicach, a plus b minus c nad 2. A i b to tutaj mamy, to jest nasze a, to jest nasze b, c nie mamy, stwierdzenia Pitagorasa sobie policzymy, czyli a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, czyli podstawiamy. 5 do kwadratu plus 12 do kwadratu równa się c do kwadratu. 25 plus 144 to jest c kwadrat, czyli 169 to c kwadrat. Jak spierwiastkuję, otrzymam, że moje c to jest 13. No to podstawmy tutaj, czyli za a 5, za b 12, za c 13 i to nad 2. Zatem mamy
5 plus 12 to jest 17, minus 13 mamy 4 nad 2, czyli mój promień ma długość 2, promień okręgu wpisanego. Co mi to daje? Daje mi to to, że ja teraz Tobie przerysuję ten trójkąt, który będzie mi potrzebny. Ten trójkąt, w którym zawarta jest wysokość ostrosłupa, przerysuję i zaznaczę. Oczywiście tu jest wysokość ostrosłupa, tu jest wysokość w ścianie bocznej i tu jest moje R, które wyliczyłam, że wynosi 2. Tutaj patrzymy R. I zaznaczę 30 stopni. Jeżeli pamiętasz własności trójkąta 30, 60, 90 stopni, to łatwo zauważysz, że była taka zasada, że naprzeciwko 30 stopni był bok, no w tym wypadku długości H. Naprzeciwko kąta prostego będzie zatem 2 to nasze duże H, czyli bok dwa razy większy. Dalej, naprzeciwko kąta 60 stopni, a tu mamy stopnie 60, jest w tym wypadku H pierwiastków z Czech. Zatem dostałam takie równanko, że H pierwiastek z Czech to się równa 2. Podzielę przez pierwiastek z Czech i zapiszę, że moje H to jest 2 nad pierwiastek z Czech po usunięciu niewymierności 2 pierwiastki z Czech nad 3. Zatem mogłabym już teraz pokusić się o podanie oczywiście objętości, ale jeszcze może zaznaczę małe h, że moje małe h to będzie 2 razy to, czyli 4 pierwiastki z 3 nad 3. No to teraz już możemy przejść do wzoru na objętość. Objętość to jest 1 trzecia pola podstawy razy duża wysokość w naszym ostrosłupie. Pole podstawy, no to tak, V to się równa 1 trzecia razy pole podstawy. Jesteśmy w trójkącie prostokątnym, bo w podstawie jest trójkąt prostokątny, czyli pole liczymy 1 druga razy 1 przy prostokątna razy druga, czyli razy 5 razy 12, razy nasza wysokość, która wyszła 2 pierwiastki z 3 nad 3. Skracamy, oczywiście umiejętnie, czyli skracamy sobie trójeczkę, tutaj skrócimy sobie, będzie 4, tutaj dwójeczkę sobie z tą dwójeczką skrócimy, no i powstanie nam taki wynik. 5 razy 4 to mamy 20 pierwiastków z 3 nad 3. Mamy objętość. No to teraz pole całkowite. Jak pamiętasz, wzór to było pole podstawy plus pole boczne. Zatem będziemy podstawiać. Czyli pole całkowite to się równa. Przypominamy pole podstawy. Czyli jeszcze raz 1 druga A razy B, bo to jest trójkąt prostokątny, czyli razy 5 razy 12 dodać. I teraz uwaga, pole boczne. Każda ścianka jest inna. Każda jest trójkątem, jak widzisz, tak? I możemy policzyć ze wzoru 1 druga razy i tak. Ta ścianka ma w podstawie 12, no to 1 druga razy 12 razy małe h, czyli 4 pierwiastki z 3 nad 3. Dodać 1 druga razy, ta ścianka tutaj ma w podstawie 5, czyli razy 5 razy ta sama wysokość, bo wszystkie wysokości tych ścianach bocznych są równe. I z tyłu ścianka doliczymy 1 druga razy. Krawędź podstawy to jest 13, wyliczyliśmy, tak, tu jest 5, 12, to tam z tyłu jest 13, czyli 1 druga razy 13 razy 4 pierwiastki z 3 nad 3. To się równa i może sobie będziemy skracać. Tu się nam skróci przy mnożeniu, czyli mamy 35 razy 6 to 30. Dalej, dwójeczka nam się skróci, chociażby z dwunastką będzie 6, czyli mamy, jeszcze możemy skrócić trójkę, i tu będziemy mieć 2, czyli mamy 8 pierwiastków z 3, dodać. Tu znowu skracamy, dwójeczkę sobie skrócimy z czwórką, czyli tu będziemy mieć 2, czyli będę miała 10 pierwiastków z 3 nad 3, dodać. Tu też skracamy, dwójeczkę sobie z czwórką skrócimy, czyli tu będziemy mieć 2 i mamy 26 w tym wypadku pierwiastków z 3 nad 3. To się równa. 30 dodać 8 pierwiastków z 3 dodać, a to sobie dodamy, będziemy mieć 36 pierwiastków z 3 nad 3, czyli 36 z trójką, jak podzielimy, to będziemy mieć 12 pierwiastków z 3, czyli ostatecznie 30 dodać 20 pierwiastków z 3. I wyszło nam pole całkowite tejże właśnie bryły, no i oczywiście wcześniej objętość. Zadanie numer 4. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym ABCDS o podstawie ABCD wysokość jest równa 5, a kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi ostrosłupa ma miarę 120 stopni. Oblicz objętość tego ostrosłupa.
Zadanie czwarte, oczywiście rysunek mam przygotowany. Jest to ostrosłup prawidłowy czworokątny. I tu mam podane wierzchołki A, B, C, D, S. O podstawie ABCD, czyli mamy wysokość tego ostrosłupa jest równa 5, a kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi ma miarę 120 stopni. Mamy policzyć objętość takiego oczywiście ostrosłupa. Pierwsza sprawa, pojawia się oczywiście tutaj nam wysokość, czyli na pewno wysokość trzeba będzie poprowadzić sobie na naszym tutaj rysunku. Wysokość ma długość 5, ale jeszcze ważniejsze zaznaczyć kąt między sąsiednimi ścianami bocznymi. Otóż taki kąt pomiędzy sąsiednimi ścianami bocznymi nazywamy kątem dwuściennym. Jak się go zaznacza na rysunku? Wybiera się dwie ściany. Ja osobiście wolę tą ścianę z boku i tą z tyłu. I na tych ścianach zaznaczam wysokości. Czyli wysokość prowadzę w jednej ścianie bocznej. Wysokość prowadzę w drugiej ścianie bocznej i właśnie ten kąt pomiędzy wysokościami ścian bocznych nazywamy kątem dwuściennym. Jest to kąt pomiędzy właśnie ścianami bocznymi, sąsiednimi i ten kąt ma miarę 120 stopni. Ja zaznaczę ten kąt, on ma miarę 120 stopni. Na pewno na podstawie tego kąta będzie trzeba coś nam wyznaczyć. Skoro powiedziałam, że prowadzimy wysokości w ścianach bocznych, to zaznaczmy, niech tu będzie mała literka H, tutaj też mała literka H, jest to ostrosłup prawidłowy, więc tutaj te wysokości są takie same. Natomiast to tutaj na dole to jest przekątna w podstawie A pierwiastek z dwóch. Krawędź podstawy oczywiście standardowo oznaczamy literką A. Ja ten trójkąt przerysuję, ponieważ dobrze jest właśnie sobie narysować taki trójkąt, który ma, no tak mniej więcej, żeby się zgadzało, kąt rozwarty tutaj, kąt rozwarty 120 stopni. I teraz tak, tu na dole A pierwiastek z dwóch, tutaj H, tutaj H. Z jakiego twierdzenia wykorzystać, jakie twierdzenie właśnie zapisać, żeby wyznaczyć zależność pomiędzy H a A? No na pewno twierdzenie kosinusów tam tutaj by było pomocne. A więc przypominam, bierzemy ten bok, który leży naprzeciwko kąta, czyli u nas A pierwiastek z dwóch, to do kwadratu. I to się równa. H do kwadratu, czyli jedno ramię, tak jakby, dodać do kwadratu podniesione, dodać drugie ramię do kwadratu podniesione, minus dwa razy jedno ramię H, drugie ramię H, razy kosinus 120 stopni. No to rozpisujemy, jak to podniesiemy, będziemy mieć 2A kwadrat, to się równa H kwadrat i H kwadrat to będzie 2H kwadrat, odjąć 2H kwadrat, bo H razy H to też H kwadrat, a teraz kosinus 120 stopni. Ile to będzie? Zgodnie ze wzorami redukcyjnymi 120 stopni to jest 180 minus 60 stopni. Zatem będzie to ćwiartka oczywiście druga. W drugiej ćwiartce kosinus jest ujemny, dlatego muszę napisać minus kosinus 60 stopni. A więc 2a kwadrat to się równa 2h kwadrat, minus i minus da mi plus, czyli napiszę 2h kwadrat razy kosinus 60 stopni, jest to 1/2. Te dwójeczki mi się skrócą, dzięki czemu napiszę, że 2a kwadrat to jest 2h kwadrat i 1h kwadrat, czyli 3h kwadrat. Myślę, że wygodniej dla nas będzie wyznaczyć h, czyli wymienię strony tutaj. Podzielę przez 3 i mam, że h kwadrat to jest 2a kwadrat nad 3. Spierwiastkujemy i dochodzimy do wniosku, że h to jest a pierwiastek z 2 nad pierwiastek z 3. Po usunięciu niewymierności oczywiście będzie, jak pomnożę przez pierwiastek z 3 licznik i mianownik, będę miała a pierwiastek z 6 nad 3. Nam się to oczywiście sprzyda. To h będzie nam potrzebne do tego, żeby policzyć objętość. Jak wiemy, objętość ostrosłupa to jest 1/3 pola podstawy. W podstawie jest kwadrat, bo jest to ostrosłup prawidłowy czworokątny, czyli 1/3 a kwadrat razy h, no i nasze h znamy, bo było podane w treści. Zatem no, cała treść zadania jest zawarta w tym, taka istota najważniejsza, żeby wyznaczyć a. No na razie wyznaczyliśmy sobie H za pomocą oczywiście naszego A, czyli jako krawędzi podstawy. Otóż w
takich zadaniach dobrze jest jeszcze oprócz narysowania tego właśnie trójkąta, który przedstawia nam zależność tego kąta dwuściennego, dobrze jeszcze ściankę boczną przerysować. Ja przerysuję tą ściankę BCS. Jest to ścianka boczna, ją tutaj przerysuję. I teraz pokażę dlaczego. Dlatego, że powiedziałam, że jak prowadzimy kąt dwuścienny, to nam są, ja tutaj zaznaczę może B, C i S, jak prowadzimy ten kąt dwuścienny, to nam potrzebna jest wysokość, prawda? Do wyznaczenia tego kąta dwuściennego prowadzimy wysokość odpowiednią w ściance bocznej. Zatem ja tą wysokość tutaj poprowadzę i dla mnie jest to ważne, że ja poprowadzę wysokość, no bo ona pada pod kątem prostym i to jest to moje H, które wyznaczyłam. Na dole BC, jak widzisz, BC to jest A, a tego nie znam, a na nazwę, że to jest X. No to stwierdzenia Pitagorasa mogłabym wyznaczyć X-a, oczywiście odpowiednio za H podstawiając A pierwiastek 6 nad 3. No to zróbmy to, czyli tak, A pierwiastek z 6 nad 3 do kwadratu, dodać x do kwadratu równa się a do kwadratu. No to skoro tak podnosimy, czyli 6a kwadrat nad 9, dodać x kwadrat równa się a kwadrat. Czyli x kwadrat to się równa, jak przeniosę, to będę miała a kwadrat minus 6a kwadrat nad 9. Czyli moje x kwadrat to będzie, tu jest tak jakby 9 dziewiątych, czyli będę miała 3 a kwadrat nad 9 i pierwiastkuję, czyli x to się równa a pierwiastek z 3 nad 3. Będzie mi to potrzebne, dlatego że będę musiała wykorzystać jeszcze pewnie moją wysokość podaną, czyli tą moją piątkę w jakimś trójkącie będę musiała zamknąć, ale popatrz, gdybym ja teraz poprowadziła tą wysokość, która spada na bok BC i nazwała ją, ona oczywiście też pod kątem prostym, nazwała ją, załóżmy, H1 sobie, nazwę H1, to mogłabym to H1 wyznaczyć, wykorzystując tutaj podobieństwo trójkątów, dlatego że ten kąt jest wspólny tutaj, ten kąt nazwę alfa, tu kąt prosty, to jak mam tutaj kąt prosty i ten wspólny, to tu musi być kąt alfa. Zatem mogę, wykorzystując podobieństwo, zapisać taką zależność, że moje H1, patrząc na rysunek, do, tu pada na połowę, bo to jest równoramienny, prawda, ten, nasz ścianka boczna jest trójkątem równoramiennym, czyli do jednej drugiej A, H1 do jednej drugiej A, ma się tak jak H do X, a za moje H mogę podstawić A pierwiastek 6 nad 3 do mojego x, czyli z kolei A pierwiastka z 3 nad 3. Wykorzystywanie trójkątów podobnych bardzo często się przydaje, czyli jeszcze raz, H1 do jednej drugiej A ma się tak jak H do x. No i odpowiednio za H podstawiłam, za x podstawiłam. No to mogę co skrócić. No to A mi się z tym A skróci. Teraz tu jest nad 3, tu jest też nad 3, to też mogę skrócić. I zapiszę może w takiej ładniejszej wersji, czyli H1 nad 1 druga A to się równa pierwiastek z 6 nad pierwiastek z 3. Akurat tak się składa, że ten pierwiastek z 6 mogę podzielić przez pierwiastek z 3. Wyjdzie mi pierwiastek z 2. I teraz jak napiszę nad 1, to dochodzę do wniosku, że moje H1 to będzie A pierwiastek z 2 nad 2. Jak pomnożę sobie tutaj na krzyż, wyliczyłam też H1. Wszystko uzależniam od A. Dlaczego? No bo muszę to A wyznaczyć. No i teraz ostatnią chyba rzeczą, którą zrobimy, będzie to H1 narysować na moim, może ostrosób je narysuję, to H1, czyli ta wysokość w ścianie bocznej. Oczywiście ja ją tutaj zaznaczę i już tego trójkąta nie będę przerysowywała, tylko go zakreślę. Zastosuję dla tego mojego trójkąta, gdzie tu jest właśnie H1, to moje wyznaczone twierdzenie Pitagorasa. Może zrobię to kolorem. Czyli tak, 5 do kwadratu, jak widzimy, dodać, tu na dole jest połowa z krawędzi podstawy, czyli dodać 1 druga a i to do kwadratu równa się, to moje h1, czyli to moje a pierwiastek z 2 nad 2 i to do kwadratu. W końcu wyszła nam zależność, dzięki której będę mogła wyznaczyć właśnie nasze a. Czyli 25 dodać
1 czwarta a kwadrat równa się, tu będzie 2a kwadrat nad 4, podnoszę wszystko do kwadratu oczywiście, czyli mam 25 dodać, no bo może od razu już równa się napiszemy, przeniesiemy, czyli 25 to się równa, to przerzucimy, to będzie a kwadrat nad 4. Jak odejmę, pomnożę razy 4, czyli mam 100 to się równa a kwadrat, no pięknie wyszło, bo a jak spierwiastkuję będzie równe 10. Skoro tak, to teraz już nie pozostało nic innego, jak napisać objętość. 1 trzecia razy a kwadrat, czyli moje a kwadrat to już od razu 100 i razy wysokość, czyli 5, czyli 500 trzecich. W taki wynik zostawiamy. Tutaj całości nie musimy wyciągać, może być taki po prostu wynik podany jako objętość. Zadanie numer 5. Podstawą ostrosłupa ABCDS jest kwadrat ABCD. Krawędź boczna SD jest wysokością ostrosłupa, a jej długość jest 2 razy większa od długości krawędzi podstawy. Opisz sinus kąta między ścianami bocznymi ABS i CBS tego ostrosłupa. Zadanie piąte. Ten rysunek, jak widzisz, już jest takim rysunkiem bardzo nietypowego ostrosłupa. Dlaczego? Dlatego, że jest taka bardzo ważna informacja, że krawędź SD jest wysokością tego ostrosłupa. W podstawie oczywiście, że jest kwadrat, więc ja sobie zaznaczę krawędzie tej podstawy, krawędzie kwadratu, boki kwadratu jako literkę A. Natomiast jak robisz rysunek takiego ostrosłupa, że jedna z krawędzi bocznych jest wysokością, to ten rysunek już nie może być takiego standardowego ostrosłupa, tylko wykonaj go tak, jak ja tutaj. Wtedy widać, że to faktycznie jest wysokość tego ostrosłupa. No, wyobraźnię przestrzenną trzeba mieć. Jest podane, że ta wysokość SD jest równa 2a, czyli jest 2 razy większa od długości krawędzi podstawy. Mamy policzyć sinus pewnego kąta alfa. Ten kąt alfa to jest kąt pomiędzy ścianami bocznymi ABS i CBS. Po pierwsze musimy na pewno ten kąt zaznaczyć. Jest to kąt dwuścienny, dosyć często występuje właśnie na rozszerzeniu kąt dwuścienny. Kąt dwuścienny jest to kąt pomiędzy wysokościami odpowiednich ścian bocznych w tym wypadku. Czyli ja prowadzę na tej ściance CBS, prowadzę wysokość, zaznaczę i na tej ściance z tyłu też mam poprowadzić wysokość, oczywiście z wierzchołka A. I ten kąt, jaki one tworzą, to jest kąt alfa i ja mam policzyć jego sinus. Więc na pewno będę musiała tutaj poprowadzić trójkąt, narysować trójkąt, prawda? I poprowadziłam właśnie odcinek AC i teraz będziemy z tego trójkąta na pewno będziemy musieli sobie policzyć tego sinusa czy też kosinusa i wtedy będzie koniec zadania. A więc od czego zaczniemy? No na pewno trzeba byłoby zacząć od tego, żeby zaznaczyć, że to jest wysokość, czyli tutaj zaznaczymy sobie, niech będzie literka jakaś małe h. I ta literka małe h, dobrze by było ją, tą wysokość, która poprowadzona jest oczywiście pod kątem prostym, jedna i tam na tamtej ściance z boku też wysokość, żeby tą wysokość właśnie zaznaczyć i narysować w odpowiednim trójkącie. Czyli trzeba byłoby ściankę boczną pewnie przerysować. Tylko uwaga, zastanówmy się nad pewnymi rzeczami. Trzeba mieć dobrą wyobraźnię przestrzenną, żeby teraz zauważyć, że tak się składa, że skoro to jest krawędź boczna i jest to wysokość, to tutaj mamy kąt prosty. Tutaj też mamy kąt prosty, zależy w jakich płaszczyznach, jest to kąt prosty. Czyli te ścianki boczne tego naszego ostrosłupa są trójkątami prostokątnymi. Tak się składa, że ta ścianka CBS i ABS też jest trójkątem prostokątnym. Dlatego, że ta krawędź pada pod kątem prostym, ta ściana tutaj, jedna i druga, pada pod kątem prostym do podstawy. Zatem ten trójkąt i ten z tyłu też będą to trójkąty prostokątne. Skoro tu jest A i tu jest A, a tu jest 2A, to ta krawędź będzie taka sama jak ta. Ja tą krawędź może nazwę X i tutaj też X. Ją oczywiście policzymy stwierdzenia Pitagorasa, więc od tego zaczniemy. Czyli A kwadrat dodać 2A i to też do kwadratu równa się X do kwadratu. Czyli A kwadrat dodać 4A kwadrat to jest po prostu X kwadrat. Zatem 5
a kwadrat to jest x kwadrat. Czyli jak spierwiastkuję teraz, dostanę, że x to jest a pierwiastek z 5. Na pewno będzie to dla nas potrzebne. Nam się to sprzyda. Skoro tu jest a, tu jest a, tu mamy takie same x, prawda, te krawędzie boczne, to te dwa trójkąty, zarówno CBS, jak i ABS, będą takie same. Skoro tak, to jak tu zaznaczyłam h, to tutaj też będzie h. I ja ten trójkąt muszę przerysować, bo on na pewno mi się sprzyda w pewnym momencie. Więc ja już go tutaj przerysuję i zaznaczę ten kąt właśnie, którego sinus mam wyznaczyć. Czyli alfa i teraz tak, tu jest małe h, tu jest małe h, a ten odcinek AC to jest przekątna w podstawie. W podstawie jest kwadrat, a jego przekątna to a pierwiastek z 2. Czyli ja muszę teraz wyznaczyć h za pomocą a i wtedy zastosuję twierdzenie kosinusów, bo jest tutaj mowa o jednym kącie, czyli ewidentnie pasuje twierdzenie kosinusów. Ale zanim to, trzeba by było jeszcze ściankę boczną przerysować. No więc ja jeszcze narysuję ścianę boczną, nie byle jaką, czyli na przykład CBS przerysuję. Podpiszę ładnie tutaj, żeby było widać. Tu jest B, tu jest C, tu jest S i tak. Tego X-a wyliczyliśmy przed chwileczką, to zapiszę A pierwiastek z 5. Tutaj mamy A, ja powiedziałam, że ten trójkąt jest prostokątny, czyli gdybym ja tu sobie napisała Y, to ja ten Y mogę znowu z twierdzenia Pitagorasa wyliczyć. No więc liczę. A kwadrat dodać. A pierwiastek z 5 do kwadratu równa się Y kwadrat. Zatem A kwadrat dodać 5, a kwadrat równa się y kwadrat. Czyli 6a kwadrat to y kwadrat. Jak spierwiastkuję, dostanę, że y to jest a pierwiastek z 6. No to mogłabym to oczywiście zaznaczyć na moim rysunku, że to jest a pierwiastek z 6. No to teraz zastanówmy się, bo musimy jeszcze to h zaznaczyć. Jest to wysokość, powiedziałam, kąt dwuścienny pomiędzy ścianami oczywiście sąsiadującymi. Jest to kąt pomiędzy ich odpowiednimi wysokościami. Czyli ja tą wysokość poprowadzę. Ona mi wychodzi oczywiście pod kątem prostym z wierzchołka kąta prostego i zaznaczę literką h. Skoro tak, to myślę, że teraz możemy już wyznaczyć to h. Z czego na przykład? Chyba najprościej byłoby porównać pola, czyli policzyć pole tego trójkącika tutaj jako jedna, druga razy przyprostokątna i razy druga przyprostokątna. Bo tak jest w trójkącie prostokątnym. Tak pole możemy policzyć, czyli będzie a kwadrat pierwiastek z 5 nad 2. Ale to samo pole mogłabym policzyć z tego samego wzoru, czyli 1 druga a razy h, z tym, że będę miała 1 druga razy. Teraz moja wysokość jest tutaj h tym razem, czyli nie biorę przyprostokątnych, tylko teraz użyję wysokości tej h, ale ona spada na ten bok. Czyli będę miała razy a pierwiastek z 6. No i teraz to pomnożę ładnie, czyli będę miała HA pierwiastek z 6 nad 2. Skoro to jest ten sam trójkąt, to ja mogę porównać pola i napiszę HA pierwiastek z 6 nad 2 to jest A kwadrat pierwiastek z 5 nad 2. Oczywiście mnożąc razy 2 dostaję, że HA pierwiastek z 6 to jest A kwadrat pierwiastek z 5. No to teraz skoro tak, podzielę przez jedno a, czyli będę miała h pierwiastek z 6 to jest a pierwiastek z 5, no i podzielę przez pierwiastek z 6, czyli otrzymam, że h to jest a pierwiastek z 5 podzielone przez pierwiastek z 6. Oczywiście usuwać niewymierność mogłabym. Ale czy mi jest to potrzebne? Zobaczmy. Gdybym ja teraz napisała, że to jest a pierwiastek z 5 nad pierwiastek z 6 i tak samo tu będę miała, no to mogę przecież zapisać stwierdzenia kosinusów, że a pierwiastek z 2 do kwadratu, to się uzna. To do kwadratu, czyli a pierwiastek z 5 nad pierwiastek z 6 do kwadratu, dodać to samo właśnie, bo to jest to samo, czyli a pierwiastek z 5 nad pierwiastek z 6 do kwadratu, minus 2 razy, i znowu będę miała h razy h, czyli też napiszę a pierwiastek z 5 nad pierwiastek z 6 i to do kwadratu, bo jest h razy h, czyli h kwadrat, i razy kosinus alfa. Pamiętaj, kosinus alfa, bo stosujemy twierdzenie kosinusów. Ktoś może zapytać, dlaczego nie sinusów? Dlatego nie sinusów, że ani nie wiem nic na temat
okręgu opisanego, promienia okręgu opisanego, ani nie mam dwóch różnych kątów. Więc jeżeli jest informacja w trójkącie o jednym kącie, to wtedy raczej stosujemy twierdzenie kosinusów. No to podnosimy. 2a kwadrat, tu oddzielę, 2a kwadrat to się równa, to podniesiemy, będzie 5 szóstych a kwadrat, dodać. Znowu będzie 5 szóstych a kwadrat minus 2 razy 5 szóstych a kwadrat i tu mamy razy kosinus alfa. No to próbujemy dodawać, czyli 2a kwadrat równa się 5 szóstych plus 5 szóstych, to jest oczywiście 10 szóstych, no zapiszemy a kwadrat minus i tu będziemy mieć 10 szóstych a kwadrat kosinus alfa. Jak widzisz, tu jest a kwadrat, tu jest a kwadrat, tu jest a kwadrat, to podzielmy przez a kwadrat. Nie będziemy mieć takiego wielkiego problemu. Czyli tak, tu mi zostanie a, tu mi zostanie 10 szóstych po skróceniu 5 trzecich, minus 10 szóstych po skróceniu 5 trzecich, kosinus alfa. Przerzucam na odpowiednie strony, czyli 5 trzecich kosinus alfa, to się równa 5 trzecich minus 2. No to pomnóżmy, razy 3 może będzie, czyli 5 kosinusów alfa to jest 5 minus 6, czyli 5 kosinusów alfa to będzie minus 1, dzielimy przez 5 i dochodzimy do wniosku, że kosinus alfa to jest minus 1 piąta. Oczywiście nas to nie dziwi, bo kąt jak najbardziej na rysunku widać będzie rozwarty, a kosinus wtedy jest ujemny, więc się zgadza. W zadaniu mieliśmy policzyć sinus. No to ostatnią rzeczą, którą zrobimy, napiszemy jedynkę trygonometryczną, a może tu napiszę sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1 i podstawimy sinus kwadrat alfa. Dodać, to podniosę do kwadratu, to będę miała 1/25 równa się 1. Czyli sinus kwadrat alfa to się równa, jak przerzucimy, będzie 24/25. I jak spierwiaskuję, tutaj oczywiście odrzucam przypadek ten sinusa na minusie, bo kąt rozwarty sinusa ma też dodatniego. Czyli sinus alfa to będzie pierwiastek z 24, to są 2 pierwiastki z 6 nad 5 już po zapisaniu ostatecznym. Mieliśmy wyznaczyć sinus kąta alfa zawartego pomiędzy dwoma ścianami bocznymi takiego ostrosłupa. No i wyznaczyliśmy tego sinusa. Ja myślę, że jak na święto zakochanych to troszkę ciężki temat był dzisiaj, ale nie można się tylko radować, trzeba też się uczyć. Uczyć, uczyć i uczyć. Ja oczywiście zapraszam do analizy głębszej tych zadań, bo może jeden raz nie wystarczyć, może trzeba na spokojnie, może trzeba troszkę zwolnić. To są zadania trudne, ogólnie bryły na maturze, stereometria jest trudna, bo trzeba mieć wyobraźnię przestrzenną, ale nie tylko, jak widzisz. Trzeba mieć dobrze opanowaną planimetrię, trójkąty podobne, twierdzenie sinusów, twierdzenie kosinusów, twierdzenie Pitagorasa, pola. To wszystko musisz mieć w jednym palcu, żeby móc przystąpić do rozwiązywania trudnych zadań ze stereometrii. Mam nadzieję, że ta lekcja będzie dla Ciebie pożyteczna i wyniesiesz z niej bardzo, 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 bardzo dużo. A ja dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie już ze mną.